Jako, że mam problemy obecnie z moim głównym kanałem, ponieważ mam dziwne wrażenie, to są tylko moje przypuszczenia, nie bierzcie ich jako pewnik, mam przypuszczenia, że... Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na nowy pomlok na moim kanale. Nim zaczniemy, to zostaw... Proszę, zostaw dla zasięgu, żeby ten film poleciał dalej, żeby zasięgi poleciały w górę, ponieważ ostatnio są problemy. A teraz, bez zbędnego przedłużenia, lecimy z koksem, ponieważ mamy o czym do porozmawiania. Na początku zacznijmy od luźnego tematu, a mianowicie... Michał, gdzie są streamy? Co tu się odwala u ciebie? No, jakby to powiedzieć, mam inny kanał od streamowania. Dosłownie mam inny kanał od streamowania. Kiedyś nazywał się on Team Pomidor, dzisiaj nazywa się on Pomidor Szef. Jest to kanał założony w 2017 roku, ponieważ kiedyś miałem taką ambicję, a raczej takie ambitne plany, bo ambicja to w ogóle, kurwa, nie wiem, co to za słowo w ogóle jest, dlaczego ja użyłem przed chwilą tego słowa. Chyba mózg tutaj trochę odklejkę złapał od rzeczywistości. Niemniej jednak, miałem kiedyś ambitne plany, żeby zabrać się za streamowanie na innym kanale, ale żeby udowodnić wszem i wobec, że da się zbudować kanał na samych streamach, a nie tylko na samych filmach, ponieważ od dłuższego czasu, przynajmniej od 5-6 lat, słyszę takie gadanie, że musisz koniecznie robić treści na kanale, ponieważ na samych streamach nie da się wybić. Jest to wręcz niemożliwe, a raczej jest to bardzo mało prawdopodobne. No i stwierdziłem, że jako, że mam problemy obecnie z moim głównym kanałem, ponieważ mam dziwne wrażenie, to są tylko moje przypuszczenia, nie bierzcie ich jako pewnik, mam przypuszczenia, że streamy na moim głównym kanale powodują uwalenie zasięgu, ponieważ od jakiegoś czasu mam dosłownie problemy z zasięgami, to już w sumie może nawet będzie od roku lub od półtora nawet roku. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że ludzie będą mówić, że jestem nudny, że dosłownie robię to samo, że nic tutaj się u mnie nie dzieje ciekawego. Zdaję sobie sprawę z tego oczywiście, że ktoś może tak twierdzić. No ja trochę uważam inaczej, bo troszeczkę bardziej rozwijam kanał pod względem chociażby takich relacji czy vlogów. Tam nie wspomnę o tym, że w let's playach trochę bardziej montażowo coś staram się eksperymentować. Natomiast problem jest taki, że mam wrażenie, że to streamy na moim głównym kanale powodują uwalanie zasięgu. Teraz każdy może powiedzieć, że mogę w tym momencie zastosować takie, żeby pokasować wszystkie streamy. Że dosłownie zaznaczam sobie wszystkie streamy i jeb, nie ma tego. Mógłbym, ale ja mam bardzo sentymentalną wartość do takich nawet 4-godzinnych czy 5-godzinnych nagrań, a już nie wspomnę o 24-godzinnym streamie, który kiedyś robiłem, którego i tak nie można obejrzeć, ponieważ jest to, że tak powiem, zakazane, bo YouTube nie przetwarza tego 24-godzinnego streama, a szkoda, bo to był sylwestrowy stream z roku 2018 na 2019 rok, ale no trudno, rozumiem, nie mam żadnego z tym problemu. Natomiast stwierdziłem, że nie chcę też wywalać tych wszystkich streamów, ponieważ idąc tym tokiem wywaliłbym bardzo dużo, nie tyle co historii, co wywaliłbym bardzo dużą ilość wyświetleń, bo nie ukrywajmy, ale wynik ponad 1 000 000 wyświetleń kanału to myślę, że zasługa też tych streamów nieszczęsnych, które uwalają zasięgi, więc koniec końców, gdybym teraz wywalił wszystkie, dosłownie wszystkie streamy z kanału, to sam sobie bym tym bardziej zaszkodził, ponieważ miałbym uwalone zasięgi, ponieważ YouTube też uwala zasięgi w momencie, kiedy bardzo dużą część filmów wyrzucasz z kanału. Myślę, że ze streamami jest to samo, nie wspominając już o shortsach, które robią kolosalne wyświetlenia. Nie mówię, że u mnie, ale ogólnie. Tak więc, jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie ja sobie tam streamuję, to serdecznie zapraszam na kanał Pomidor Szef, gdyż tutaj będziemy teraz streamować. Mam jeszcze plany oczywiście na powrót na mój kanał, jeżeli chodzi o streamy, ale to tylko przy jakichś ewentualnych okazjach. Jakby wyjdzie jakaś nowa gra, która mnie interesuje, która mnie w ogóle zainteresuje, bo to też nie, to nie jest tak, że ta zasada działa do każdej nowej gry, jaka wyjdzie, tylko powiedzmy będzie nowa gra, która mnie zainteresuje. Wtedy postanowię wrócić na główny kanał, zrobić z tego serię na streamach, by potem nie robić z tego serii odcinkowej, której i tak nikt nie obejrzy, nie oszukujmy się. A poza tym, co chcę też tutaj podkreślić, to to, że mam w planach jeszcze jedną serię w streamach, nie odcinkowo, tylko na streamach, którą chcę zrobić z jedną osobą, aczkolwiek nie zdradzę z kim i nie zdradzę też, co to będzie za gra. Wyczekujcie na dniach, ponieważ muszę się jeszcze wykurować, ponieważ jeszcze tam, jak słyszycie, trochę przez nos mówię. I mam nadzieję, że jako tako brzmię w miarę okej, jeżeli chodzi o składnię, ponieważ staram się cały czas pracować nad dykcją, bo ostatnio mam z tym problem.
problemy. Często się jąkam, często gubię, kurde, wątek, a myślę, że teraz wychodzi to w miarę okej. Tak więc reasumując i podsumowując, pierwszy temat z trzech tematów. Streamuję obecnie na kanale Pomidor Chef. Przy jakichś ewentualnych okazjach wrócę na główny kanał, ale skupiamy się na tym kanale, więc jeżeli nie mieliście czasu lub chęci obejrzeć kilkusekundowego shortsa, którego swoją drogą uważam, że to jest trochę słabo, bo to trwało tylko kilka sekund, to serdecznie zapraszam na kanał Pomidor Chef. Link pozostawiony tu na dole w opisie. Drugim tematem jest to, że dzisiaj, czyli 21 stycznia, robiłem sobie streama, a raczej próbowałem robić restreama na kanale swoim YouTube'owym Pomidor Chef, co ma ponad 200 subskrypcji, i próbowałem to połączyć z Twitchem. Zgadnijcie, co się stało. Werble proszę, werbe proszę. Nic, absolutnie nic się nie stało. Dlaczego się nic nie stało, pewnie się zapytacie. Otóż dlatego, że Twitch prawdopodobnie wprowadził jakiś nowy regulamin, a przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest jakiś nowy regulamin lub jakieś nowe wytyczne, które sprawiają, że nie mogę sobie porestreamować tak jak za dawnych czasów, bo kiedyś, jak pamiętacie, w 2019 roku, kiedy ogrywałem tam Tomb Raidera i inne gierki, to robiłem tak zwane retransmisje, czyli lub po prostu restreamowałem. Polega to na tym, że po prostu pobieracie jeden klucz ze stronki restream.io i ten klucz powoduje, że w tym samym czasie streamujecie na YouTubie i w tym samym czasie streamujecie na Twitchu. W tym samym czasie na YouTube, w tym samym czasie na Twitchu. Niestety, ja obecnie nie mam takich przywilejów i nie mogę sobie postreamować na tych obu platformach, a chciałbym rozwijać jakoś swoje socjale, a w tym momencie nie mogę i jest problem. I co teraz? No właśnie, co teraz? No teraz jest to, że nie mogę tego robić. Więc chciałem rozwijać trochę też tego Twitcha, bo nie będę ukrywał, że to zawsze fajnie mieć dodatkowy socjal rozwinięty, jak już staram się z Instagramem tak robić. To z Twitchem fajnie też by było, byłoby, jakby tak się stało, ale tak się nie stanie, więc niestety o restreamach mogę zapomnieć. Być może któregoś razu się odpalę na tym Twitchu sam z siebie, bez jakichś tam kombinacji alpejskich, ale zobaczymy. Na chwilę obecną nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Geralt ostatnio sobie streamował na YouTubie i na Twitchu w tym samym czasie. Wardenga też może sobie streamować na YouTubie i na Twitchu w tym samym czasie, a ja kurwa nie mogę streamować na Twitchu i na YouTubie w tym samym czasie, bo jest problem. Jeżeli ktoś wie, jak rozwiązać ten problem, to niech śmiało pisze w sekcji komentarzy bądź na czacie z tej premierki, bo ja absolutnie nie wiem, jak to rozwiązać, a bardzo bym chciał sobie porozwijać swoje socjale jak tylko mogę. I jak mam taką możliwość, to czemu by z tego nie skorzystać? Idziemy dalej na ostatni temat. A ostatnim tematem, takim bardziej trochę na śmieszno, ponieważ tutaj dwa tematy były bardzo skupione na mojej osobie, jest to, że Jim dostał bana na mordę. Nie dostał bana na mordę na jakichś socjalach, ale dostał bana na mordę w Lewiatanie, bo sam napisał tak na społeczności, że nie może robić sobie zakupów w sklepie Lewiatan, dlatego że go wypraszają ciągle, więc został bana na mordę. Zresztą sami sobie przeczytajcie, co on napisał i wyciągnijcie wnioski. Tak, wypierdolili mnie z Lewiatana, bo dlatego, że jestem wzorowym pracownikiem sieci sklepu Biedronka. Mam bana na mordę w tym sklepie. Żal.pl. Tak więc podsumowując i reasumując, zapamiętajcie sobie jedno. Pomidor Chef to jest bardzo dobry kanał, fajne streamy są, tak więc zapraszam bardzo serdecznie na kanał Pomidor Chef, link w opisie. Póki co sobie nie porestreamuję, ponieważ Twitch albo Restream mają jakieś zdecydowanie problemy, a Jim to Jim. Zawsze miał problemy i zawsze mieć problemy te będzie. Tak więc jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to łapeczka w górę, a jak nie, to w dół. Uzasadnij dlaczego, co ci się nie podoba, co do poprawy, bo chciałbym oczywiście z roku na rok być coraz lepszy w tym, co robię. Zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. I tyle. Zapraszam cię na moje socjale, grupę na Facebooka. Zapraszam cię na moje socjale, grupa na Facebooku, Discord, Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli te powiadomienia, a na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, co tam się u mnie dzieje, jakie mam plany i tak dalej, i tak dalej. I jakby ktoś się pytał, nagrywam to w miejscu, gdzie z Sebą byliśmy tam na budynku sobie siedzieć. Tak więc, czy mam coś więcej do powiedzenia? Wypowiadałem się również na ten temat na kanale Pomidor Chef, trochę w skróconej wersji, tutaj troszeczkę pozwoliłem sobie więcej powiedzieć, co i jak i gdzie, więc serdecznie polecam i widzimy się na streamach na kanale Pomidor Chef i na filmach na moim głównym kanale, ponieważ trzeba wrócić do regularności. Trzeba wrzucić te wszystkie serie, które zdążyłem nagrać na zapas, tak więc tyle w temacie, trzymajcie się, cześć i na razie!